Zobaczcie, funkcja chłodzenia. Łatka się przymyka, ta wewnętrzna. Obraca się do góry, żeby mogła dmuchać totalnie w górę. O. Osobny przycisk do tej lotki zewnętrznej. I wtedy mamy tą funkcję rozpraszania tego pędu powietrza z wirnika. Zobaczcie. Czyli zamyka się. Cześć. Na przykładzie tego ładnego domku z tyłu chcę pokazać Wam, jak wybrać miejsce do montażu klimatyzacji i co zrobić, jeśli tego miejsca do montażu klimatyzatora nie ma. Zapraszam na oglądanie filmu. Dwa klimatyzatory. Jeden w sypialni na górze, drugi w salonie na dole. I właśnie to miejsce na dole w salonie jest konfliktowe, bo w sumie nie wiem, czy tak naprawdę jest wybrane najlepiej, bo przez okres czasu, na jakim tu byłem na wycenie, przemyślałem sprawę i po prostu chcę zaproponować inne miejsce, jakie wybraliśmy z klientami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu jest kilka takich małych szczegółów, jakie wynikły później, które pewnie przeanalizujemy i zobaczymy, co wyjdzie z tego montażu na dole. Bo na górze jednak montaż klimatyzatora konsola, a na dole Braceless E, klimatyzator z taką lotką z dziurkowaną, która po prostu rozprasza to właśnie. Klient już się śmieje, bo widzi, że już nagrywamy. Tak, chodź. No to co, zapraszam do środka. Ganeczek, wejście i zobaczcie, po wprost mamy pierwszy taki pokój gościnny. W środku jest klient, także za mocno Wam tam nie zagonię do środka. Na górę klatka schodowa. No i co, jeżeli chcecie wybrać jakieś miejsce montażu klimatyzatora, no to powiem tak, przed chwilą powiedziałem, że miejsce konfliktowe, bo tam po prostu naświetliłem jeszcze raz sprawę klientom, o co chodzi. Po prostu nie chciałem brać tego na siebie. No i na Wasze komentarze, bo wiem, że myślę, że pokomentujecie choć trochę. Zobaczcie, klimatyzator już blacha gotowa, wisi nad pod klatką schodową, a tak naprawdę pod spiżarnią. Przewody są przeprowadzone przez spiżarnię. My robimy to w ten sposób, że sobie czasami robimy tak, że wprowadzamy rurki i montujemy tak jakby już do gotowej instalacji, a czasami sobie robimy przeciągnąć całe instalacje na przykład z zewnątrz, zmontujemy sobie tą klimę, położymy sobie najprawdopodobniej tutaj na tym blacie albo coś na jakimś, no na odkurzaczu, tak jak ten, i skręci się to do te rurki razem i wciągnie już na gotowo i tyle, i nie ma tam grzebania przy tej ścianie i tam palcowania tych pod spodem tej ściany. To taki montaż chyba co najbardziej wybieramy. Ale co chciałem Wam pokazać w związku z tym montażem. Drugie miejsce, jakie myślałem, żeby zaproponować klientom, to było to miejsce tutaj nad sofą. Ten klimatyzator jest tą perforowaną lotką, co na pewno nie przeszkadzałoby w siedzeniu pod tym klimatyzatorem. I właśnie do takich rzeczy ten klimatyzator jest wyprodukowany, wymyślony, że nie dmucha na człowieka. Tak samo i tutaj się, zobaczcie, przyda. Nie wiem, chciałbym jakiś fajny kadr, żebyście zobaczyli wielkość tego salonu. Zobaczcie, tutaj jest kuchnia. Pani klientka tak napierdziła, że będzie bardziej przydatny w kuchni, chociaż jest bardzo duży salon. Czyli zostaje to miejsce nad, w tej kuchni. Plusem tego miejsca nad sofą byłoby to, że mógłby dmuchać bardziej po długości i wtedy rzuciłby Wam dalej tym powietrzem. Ale ta kuchnia też jest bardzo duża. Naprawdę ten dom jest taki dosyć inaczej wymyślony niż zazwyczaj. Nie jest jakoś ta długa kiszka, tylko taki raczej wielkość takiego kwadratu. O, nazwijmy tak. Dobra, ja Wam za chwilę pokażę, jak tam dalej coś urobimy tego miejsca, tej roboty. I oczywiście jak zrobimy na górze będzie montowany ta konsolka, to pokażę Wam też dwa miejsca, dlaczego mogły być wybrane do montażu tego klimatyzatora. No, za chwilę. Ale pierwsze zróbmy dół i za chwilę uciekamy na górę. Już tam mój człowiek się tłucze. Teraz działamy dalej z tematem. Nie zapomnijcie właśnie zostawić tam tych łapeczek do góry, bo fajnie by było jakieś tam zasięgi dalsze osiągnąć. I pamiętajcie o tym, że ja te filmy nie kręcę za darmo. Ja nie robię nic za darmo. Pamiętajcie, filmy są po to, żebyście Wy miło spędzali czas, a Wy płacicie mi w ten sposób, że zostawiacie łapeczki do góry. I druga sprawa jest taka, zastanawiam się nad sposobem kręcenia tych filmów, bo już ten kanał jest trochę taki na miarę duży i jest dwa rodzaje widzów, które oglądają te moje filmy. Czyli stali widzowie, którzy po prostu lubią spędzać sobie tam czas i popatrzeć, jak tam czasami robota się cała układa. I tutaj czasami bym nakręcił Wam dla Was takich więcej takich, a te przewierty, zbliżenia, jak tam blachę coś tam montujemy. Chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach, czy chcielibyście takie filmy, jak były tam niektóre filmy takie długie, po 20 minut.
Lub druga grupa tych ludzi, którzy oglądają te filmy, to są moi klienci. No i oni raczej chyba nie chcą patrzeć na te wiercenia, na to wszystko. Chcieliby zobaczyć konkretnie produkt. Napiszcie w komentarzach, zobaczymy, ile będzie więcej komentarzy, czy tam ten produkt, czy po prostu montaż. O, produkt, montaż, prosty komentarz, nie trzeba myśleć, żeby wymyśleć komentarz. Wiem, że ciężko czasami jest wymyśleć jakiś komentarz, żeby po prostu zwiększyć zasięgi, dlatego zróbcie tak. Dobra, kończę. Za chwilę pokazuję Wam na zewnątrz, jak to, znaczy na górze, a później na zewnątrz, jak montujemy te dwa klimatyzatorki, fajne klimy, z grzaniem, z grzałeczkami, a już nie będę zachwalał, nie będę reklamował, zrobię osobny film z tym Blazelessem, chociaż miałem ten film być z Blazelessem, ale postanowiłem nakręcić taki film z po prostu z tymi miejscami montażu. Myślę, że będzie bardziej taki przydatny. No, a Blazelessa jeszcze nakręcimy, nie martwcie się. Dobra, gitarka. Trzeba dalej dłubać to. Tą klimatyzację. Oczywiście instalacja w listawkach. No i już jest. Proszę pana, 4 minuty filmu i tak się robi pieniądze. Ale ja więcej zarobię na tym filmie, wie pan, niż za 10 lat? Mm-hmm. Na odsłonach, niż... No i dużo ma pan tego osłon? Osłon może jest nie za dużo, ale subskrybentów jest dużo. No i jakaś tam kasa z tego zlatuje. No. Nie wiem, czy mam powiedzieć, bo w sumie to się nagrywa, nie wiem, czy pan wie. I pana głos. Ale tak powiedzmy, że te 3 stóweczki na 2 miesiące z tego jest. Na razie. Spoko. No, także takie... Dziękuję wam za tą kasę. No w sumie to biorę kasę za wasze oglądanie. Sorry, zrobiłem was trochę przed chwilą. Gitara. Takie ujęcia są najlepsze. Jak trochę coś tam się pogada. No to co? Popatrzcie. Klimatyzator wygląda w ten sposób. Pokażę wam go troszkę z bliska, bo jeszcze go nie było. Zrobię z nim jakiś kiedyś film. Bardzo matowy i bardzo ładny klimatyzator. Pasuje idealnie do tych drzwi. Te drzwi też nie są z połysku, tylko są półmat czy mat. Listwa wygląda tak, przewody schowane, wyjdę wam tutaj, pokażę wam co tam klient ma z różnych, wiecie, specjałów, co się by interesowało facetów. Przez przypadek oczywiście to pokażę. Tam wygląda, w ten sposób listewka docięta. Czyli, reasumując, jeżeli jest długie pomieszczenie, raczej po długości wieszamy klimę. Tu jest takie bardziej przestrzenne. Klienci wiedzą o tym, są poinformowani, tak żeby nie było na mnie nic, a wy napisać w komentarzach, będzie co było. Co bądź, mogę tak to powiedzieć, co chcecie oczywiście. I chodźcie na górę. Myślę, że jakby było źle, to ja naprawdę bym odwiedził. Wiecie, że i tak ja mam decydujące tutaj zdanie. Bo zawsze każdego klienta namówię na to, co chce. A jeżeli klient, nie wiem, trzykrotnie, czterokrotnie, nie, czasami się ze mną przezbywa, to ma to, co chce. Chociaż tutaj jest, uważam, że jest w porządku. Zobaczcie, na górze wygląda to tak, że też był problem z zamontowaniem klimatyzacji, bo oczywiście klienci chcieli zamontować ją jedną klimę gdzieś na korytarzu, no i nie było gdzie tego zawiesić, bo tak, pokoje są na razie nieużywane, to jest taki pokój nad garażem, właśnie z tej perspektywy chciałbym wam to pokazać, trochę się zdyszałem po tych schodach i klima miała, ja zaproponowałem, że jak już wieszać, to tu po długości, czyli nad drzwiami i dmuchałoby w tamtą stronę, bo tam jest sypialnia, tu są dwa pokoje. Klienci coś mówili o montażu tej klimy tutaj nad drzwiami, żeby wdmuchiwała w sypialnię, ale słuchajcie, o, widzicie, surf. Słuchajcie, tutaj jest tak, sypialnia bardzo ładna, wszędzie jest kosy. No klimka już widzicie, gdzie będzie stała, czyli rozwiązanie, jeżeli nie ma miejsca na montaż klimatyzacji, moim rozwiązaniem jest zastosowanie takiej konsoli. Jest to klimatyzator troszkę droższy, ale można go zastosować właśnie tam, gdzie nie ma prostej ściany do góry. Tutaj była jedno takie miejsce, zobaczcie, obrócę się dookoła. I tym miejscem było montaż klimy tutaj taki 2,5 kW nad tymi drzwiami. Mi się nie podobało to, że ona by tam może i weszła, bardzo ciasno by było, ale wizualnie by to wyglądało bardzo słabo, bo to symetryczność tych drzwi nie byłoby to bardzo estetyczne rozwiązanie. I druga sprawa, dmuchałoby na to łóżko sypialniane, ale w tym przypadku świetnie zastosowałby się klimatyzator Blazeless E. On ma te perforowane dziurki i mógłby wisieć na wprost. Uwierzcie mi, byłoby komfortowe spanie przy takim klimatyzatorze. Właśnie po to on powstał. Ja już więcej nie przynudzam. Pamiętajcie o tym, że nie zawsze każde rozwiązanie jest dobre do każdego domu, o tak to powiem. Warto umówić się na wycenę. Jeżeli jesteście z Podkarpacia, taka mała reklama, to po prostu zawezwać sobie swojego instalatora, w Podkarpacie oczywiście mnie, a gdzieś z dalsza z Polski nie dzwońcie z Warszawy, dzwonicie z Warszawy, dzwonicie nie wiadomo skąd,
Ja nie jeżdżę dalej, w koło komina. Pamiętajcie, zawezwać gościa z swojej okolicy, niech zaproponuje wam jakieś rozwiązanie. Nie pasuje jeden, wezwać drugiego. To jest, będziecie trzech i z tych trzech wybierzecie najbardziej rozsądne rozwiązanie. Proste i logiczne, nie? Także dziękuję chyba za oglądanie. Za chwilę może wrzucę jeszcze coś na zewnątrz, a może i nie, bo nie wiem, czy w sumie jest po co. Film, myślę, że długość jakąś tam swoją osiągnął, pewnie powiedziałem, że koło 8 minut. Nie chcę was zamęczać, jeżeli macie premierowy odcinek. Po prostu można pojechać na grzybki, tak? Teraz okres na grzyby. Trzymajcie się i dzięki za oglądanie. Taki piękny pokoik sypialniany. Podoba mi się takie pokoje. No tam oczywiście jest ta garderoba i tam przepuścilibyśmy rureczki na zewnątrz. O tego zapomniałem dopowiedzieć. Też jak to ogląda do końca, to wie. A to oczywiście troszkę do góry. Przebieg i zasilanie z tamtego gniazdka. Tam za nim jest gniazdko. Dobra, już się nie rozgaduje. Nakręcone. Możecie sobie pooglądać. Słuchajcie, klimatyzator uruchomiony. Wiadomo, kto zostaje do końca, to widzi wszystkie szczegóły. Pamiętajcie o tym, że warto zawsze na moich filmach obejrzeć film do końca. Z reklamami. Zobaczcie, klimatyzator w funkcji grzania. Ta lotka wewnętrzna otworzyła się do góry. Wdmuchuje oczywiście ciepłe powietrze pod kątem do dołu. Jak tak, jak powinno prawidłowo działać klimatyzator pod kątem grzania. I ta lotka dolna oczywiście uchyliła się jeszcze w funkcji chłodzenia. Lotka się przymyka, ta wewnętrzna. Obraca się do góry, żeby mogła dmuchać totalnie w górę. Nie przymyka. Osobny przycisk do tej lotki zewnętrznej. I wtedy mamy tą funkcję rozpraszania tego pędu powietrza z wirnika. Zobaczcie. Czyli zamyka się i no tak, to powietrze jakieś takie tam rozproszone. Do sypialni idealnie na pewno. I tutaj w tej kuchni to jak przyjdą goście i będzie już mocno zakrapiane, to na... to będzie bardzo miła atmosfera na pewno. Dobra, to pewnie wytnę, bo nieładnie by było na mnie chyba, nie? Żebym takie rzeczy gadał. A może nie, fajnie wyszło. Do gitara, nie? Wszystko elegancko. Otworzymy jeszcze ją raz. Tak się otwiera. Dla ciekawskich. Przyspieszę wiatraczek. Lotka tamta wewnętrzna też coś tam zaczyna. O, do góry całkiem. A jeszcze zmienimy kąt. Kąt lotki. Jest bajer. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I nie zapomnijcie zamówić takiego klimatyzatora ode mnie.